chciałbym przestrzec potencjalnych klientów firmy kurierskiej TNT. Może kilka słów dziś powiem o tej firmie, w jaki sposób są traktowani ich klienci. A mianowicie, wyżej wymieniona firma kurierska to są zwykli oszuści i złodzieje. Kradną przesyłki kurierskie. W krótki sposób postaram się opowiedzieć, jaka przygoda zdarzyła się w ostatnich dniach mojej żonie. Żona telefonicznie podpisała, zawarła umowę z Plusem na usługi telekomunikacyjne, no i nowy telefon. No i Plus, firma Plus wysłała pod koniec, nie, dokładnie to 1 lipca telefon z umową przez firmę kurierską TNT. No i wtedy się zaczęły problemy. W Plusie zapewniono żonę przez telefon, że następnego dnia, to jest 2 lipca 2019 roku, że kurier dojedzie tu do godziny, zdaje się, 14, jak dobrze pamiętam. No ale kurier nie przyjechał. W ogóle w tym dniu nie przyjechał. A gdy sprawdzaliśmy, gdzie obecnie znajduje się przesyłka, no to po godzinie 18 pojawiła się informacja, że kurier nikogo w domu nie zastał i zwrócił ją na magazyn. Kolejnego dnia, 3, sytuacja się powtórzyła identycznie. Rano kurier pobrał przesyłkę z magazynu, po 18 godzinie zwrócił z informacją, że nikogo w domu nie było. I tak to trwało aż do wczoraj, każdego dnia, czyli tydzień czasu kurier bierze przesyłkę z magazynu, po czym ją zwraca, nie podejmując żadnej próby doręczenia, tylko po prostu pisze, że nikogo w domu nie było. Kontaktu do kuriera nie ma, bo ani razu nie dzwonił, więc nie ma numeru telefonu. Co istotne, moja żona jest na rencie, w związku z tym nie pracuje, przez cały czas jest w domu. Ponadto są wakacje, dzieci mamy, no, chodzące do podstawówki, czyli jeszcze dość małe, na pewno niepełnoletnie i bez opieki ich nie zostawiamy. Jak ja nawet muszę jechać do sklepu albo do miasta na zakupy, no to żona cały czas jest z dziećmi. Także kurier nie podejmuje próby doręczenia i wciąż kłamie, że nikogo w domu nie ma, mimo że ani razu nie był tego sprawdzić. Może tak w skrócie pokażę historię tej przesyłki na tej stronie TNT, w miejscu, gdzie śledzi się przesyłki. Nie wiem, czy tu dobrze widać, ale przesyłka z Rzeszowa została 1.7.2019 o godzinie 11.26. Przesyłka w transporcie. Tego samego dnia o 21.02 przesyłka w transporcie. I znów o 22.59 przesyłka w transporcie. Pierwszy 7.2019 23.05 dostawa dostarczona do punktu przeładunkowego.
A tu w międzyczasie jeszcze przesyłka znajduje się w magazynie TNT. Teraz drugiego. Przesyłka, jak widać, już jest z Bydgoszczy. Dostawa dostarczona do punktu przeładunkowego. Tu jest to samo. Aha, przesyłka jest w trakcie doręczenia. To jest 2/7. Dobrze. Przesyłka dostarczona do punktu przeładunkowego. Tutaj drugiego. Przesyłka jest w trakcie doręczenia. Znowu drugiego. Odbiorcy nie ma w domu. Zostawiliśmy mu wiadomość i czekamy na kontakt z jego strony. Przypominam, że nikogo tu nie było. Nie było ani telefonu żadnego od kuriera, ani awiza, ani tego przeklętego kuriera pod drzwiami. Znów drugiego, tylko o innej trochę godzinie. To samo, odbiorcy nie ma w domu. Przesunę dalej. Trzeci. Budzy. Trzeci. Bydgoszcz. Przesyłka jest w trakcie doręczenia. Budzyń. Odbiorcy nie ma w domu. Zostawiliśmy mu wiadomość i czekamy na kontakt z jego strony. Czwarty. Przesyłka jest w trakcie doręczenia. I znów czwarty. Odbiorcy nie ma w domu. Zostawiliśmy mu wiadomość i wcześniej i czekamy na kontakt z jego strony. Piąty. Bydgoszcz. Przesyłka jest w trakcie doręczenia. I znów piąty. Budzyń. Odbiorcy nie ma w domu. Zostawiliśmy mu wiadomość. Ósmy. Bydgoszcz. Przesyłka jest w trakcie doręczenia. Ósmy. Budzyń. Odbiorcy nie ma w domu. Zostawiliśmy mu wiadomość i czekamy na kontakt z jego strony. I to tyle. Wczoraj był 8, a dziś jest 9. Nie wiem, w jaki sposób to skomentować, ale od 1 do 9 do dzisiaj kurier nie raczył się tu pokazać ani razu. Nie było ani razu telefonu z jego strony. Zostawiliśmy mu wiadomość, jest napisane. Żadnej wiadomości nie było, ani tekstowej, ani telefonicznej. I jak dobrze pamiętam, 3 lipca żona dzwoniła do tej firmy na infolinię, bo do Bydgoszczy nie ma numeru telefonu nigdzie na ich stronie. No to na infolinię tam zrobili notatkę i przesłali do Bydgoszczy, żeby ta przesyłka na pewno była doręczona. Następnego dnia znów żona tam dzwoniła. Aha, 3 jeszcze pan z Plusa zadzwonił, się zainteresował, bo też śledzi tą stronę i się pytał, czy jaka sytuacja. Żona powiedziała, że była w domu cały dzień, a kurier nie przyjechał, więc pan z Plusa również ponaglenie wysłał do TNT. To nic nie pomogło. Kolejnego dnia żona znów dzwoniła do TNT, na infolinię. Znów wysłali przypomnienie do Bydgoszczy, żeby na pewno kurier doręczył i zaznaczyli, że pilne. Następnego dnia znów żona dzwoniła do TNT oraz do Plusa, żeby wysłali to inną firmą kurierską. Niestety nie ma takiej możliwości. I tak codziennie żona dzwoniła aż do wczoraj, do 8.
i wciąż tylko informacje wysyłają do Bydgoszczy, że ta przesyłka ma być doręczona, a nie jest. Jaki z tego morał? Ja widzę to w taki sposób, że albo kurier zniszczył przesyłkę, albo ukradł. Ale skoro nawet przypomnienia z Warszawy nie mają żadnego wpływu na kuriera, robi co chce, to widocznie ta firma TNT w całości jest jedną firmą jakąś oszukańczą, co oszukują, okradają ludzi. Bo to, co tu jest na tej stronie, to jest jedno wielkie oszustwo. Codziennie kurier kłamie, że tu przyjechał, ale odbiorcy nie zastał. Jak powiedziałam, żona nie pracuje, jest na rencie, cały czas jest w domu, ani razu go nie było, a on bezczelnie, ten typek, kłamie, że nikogo nie zastał. Zachęcam każdego do zastanowienia się, zanim coś zamówi w jakimś sklepie internetowym, to zachęcam, żeby każdy sprawdził, jaką firmą kurierską ten sklep wysyła produkty. Jeśli to jest TNT, to radzę się grubo nad tym zastanowić, czy zamawiać tą przesyłkę. Pozdrawiam wszystkich słuchających i proszę to potraktować, ten film, jako ostrzeżenie. Pozdrawiam.